Kozły Poznań. Rozpoczynamy trzecią kwartę. Jak na razie wynik to 48-7 Lasy Kozły Gdynia. Zobaczymy, jak w tej drugiej odsłonie meczu zaprezentują się obie drużyny. Rozpoczynamy oczywiście tradycyjnie od formacji specjalnych. Z piłką powracają Kozły Poznań. I Mikołaj Cieśla jeszcze próbował tam ostatkiem sił jak najwięcej tych jardów uszczknąć w formacji specjalnej Seahawks. Akcja zakończyła się powrotem na 25 yard. Z tego miejsca rozpoczną ofensywę w trzecim kwarcie Kozły Poznań. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Zobaczymy, co po tej przerwie zaprezentują Kozły Poznań. Jaką odpowiedź przyszykowali koordynatorzy, trenerzy Kozłów Poznań dla defensywy Seahawks Gdynia. Akcję biegową środkiem, a tam kłopoty z opanowaniem piłki. Piłka staje się żywa, dalej o nią walczą zawodnicy. Pewnie w rękach jeden z zawodników Kozłów Poznań odzyskuje ją. Na szczęście ofensywy drużyny gości, także będziemy mieli drugą próbę. Podczas akcji miał miejsce przypadkowy gwizdek. Rezultatem akcji druga próba Kozłów. Druga próba. Dalej 10. Troszkę mniej niż 10 yardów do przejścia. W tej akcji biegowej na pewno nie udało się uzyskać liczby yardów, jaka zadowoliłaby koordynatora ofensywy czy któregokolwiek z zawodników Kozłów Poznań. Barczak przyjmuje, oddaje ją od razu do jednego z running backów. Ten środkiem boiska zostaje zatrzymany, ale tym razem już większy dystans jardowy zdobyty przez Kozły Poznań. Jeżeli ta sztuka uda im się teraz ponownie w trzeciej próbie, to Kozły Poznań będą mieli, dostaną, raczej zdobędą kolejny zestaw czterech prób. Zły Poznań, znów akcja biegowa środkiem, ale teraz gotowi byli na to defensorzy Seahawks. I w trzeciej próbie Kozły Poznań zatrzymany, także będziemy mieli czwartą próbę. I już widzimy zmiany w formacji Kozłów Poznań. To oznacza, że piłka będzie odkopiwana, także w tych pierwszych akcjach ofensywnych w drugiej połowie meczu na razie Kozły Poznań bez rezultatu punktowego. Czwarta próba. Czekamy na odkopnięcie. Odkopnięta poza boisko, także z miejsca, w którym opuściła boisko, rozpocznie ofensywę Seahawks Gdynia. Zobaczymy, jak to gdyńskie jastrzębie zaprezentują się w tej drugiej połowie. Pierwsza próba, 10 yardów do przejścia. Przekazuje ostatnie uwagi swojej ofensywie. Przy piłce oddaje tę piłkę do running backa. Ten bardzo ładnie lewo, tylko dalej utrzymuje się na nogach. Andrzej Opis szuka sobie jeszcze miejsca. Nikt na razie z Kozłów Poznań nie jest go w stanie zatrzymać. W końcu jeden zatrzymuje running backa z Kozłów. Ale to już jest po dużej zdobyczy yardowej, to już jest po zdobyciu kolejnej pierwszej próby. Niesamowity bieg Angelo Pease po raz kolejny. Lasy Kozły Gdynia zdobywa pierwszą próbę w akcjach biegowych.
tutaj kontuzja jednego z zawodników Kozłów Poznań. Brawa dla tego zawodnika, proszę Państwa, futbolu amerykańskim zawodnikom nie płaci tak naprawdę. Trzeba oddać za drużynę Kozłów Poznań. Robimy to z czystej pasji, poświęcamy własne zdrowie na boisku jako zawodnicy futbolu amerykańskiego. Kończy kwarty, 7 minut i 34 sekundy. I po tej krótkiej przerwie wracamy do meczu. Pierwsza próba 10 yardów do przejścia. I teraz to Gawel Kutakowski z piłką. Bardzo ładnie zdobyta kolejna pierwsza próba przez Seahawks, ale jeszcze mamy tego flaga na boisku. Pytanie do jakiego przewinienia doszło w trakcie tej akcji biegowej. Nie było przewinienia podczas akcji. Rezultatem akcji pierwsza próba Seahawks. Gawel Klachowski zdobywcą pierwszej próby dla Seahawks. To imię i nazwisko też jest tutaj wszystkim fanom Seahawks znane. Zawodnik z kolosalnym doświadczeniem na swoich barkach, zdobytym na stadionach, na polskich stadionach futbolu amerykańskiego. I jeszcze raz to Gawel Kutakowski z piłką środkiem boiska, tak jak widzimy. Ten tytan pracy zdobywa kolejną pierwszą próbę dla Seahawks Gdynia. Gawel Kutakowski po raz kolejny środkiem boiska i kolejne yardy wpadają na jego konto. Dobra zmiana tutaj Gawła Pilakowskiego w miejsce Angelo Pease. Świetnie zdobywa coraz to większe dystanse jardowe, zbliżając Seahawks Gdynia do pola punktowego. Warto przytoczyć tutaj słowa Marshona Lynch'a, zawodnika NFL, który gra w Seattle Seahawks, że dobra gra biegowa otwiera miejsce do gry podaniowej. I teraz jeszcze raz Gawel Pilachowski. Flaga na boisku rzucona przez jednego z sędziów. Tym razem Gawel został już zatrzymany szybciej niż ostatnimi trzy razy, ale posłuchajmy jeszcze werdyktu sędziowskiego, do jakiego przewinienia doszło właśnie teraz w trakcie meczu. Nie było faulu podczas akcji. A to już druga flaga rzucona w ten sposób przez sędziego. Przez jednego z sędziów. Ale oczywiście błędy się zdarzają. Każdy jest człowiekiem, każdy ma prawo do błędu. Gratulacje dla sędziów, że potrafią się z tego swojego błędu, do swojego błędu tak naprawdę przyznać i nie próbują tutaj niczego forsować. Zimna krew na pewno przez sędziów zachowana. Trzecia próba. Centymetry dzielą Seahawks Gdynia od zdobycia pierwszej próby, a tylko 2 yardy dzielą od pola punktowego. Akcja biegowa zatrzymana. Czwarta próba. I teraz pytanie, czy przy tym niewielkim dystansie, jaki dzieli Seahawks od pierwszej próby, także od przyłożenia, czy uda im się pokonać tą barierę defensywy, jaką stworzyli właśnie poznaniacy. Mika Brown na prawą stronę, podanie do przyłożenie z Cikorą. Jastrzębi.
dzięki czemu kolejne 6 punktów wpada na konto Seagulls Gdynia. A teraz podwyższenie za jeden punkt. Udane, więc mamy 55 do 7. Ja pragnę przypomnieć, że futbola offside, numer 9 w drużynie obrony. Ta kara jest odrzucona, podwyższenie jest udane. Jak słyszeliśmy, podwyższenie drużyny gości jest ono oczywiście odrzucone. A ja wrócę do tego, co mówiłem. W futbolu amerykańskim istnieje zasada tak zwana mercy rule, czyli można powiedzieć prawo litości dla przeciwnika. Jeżeli drużyna prowadzi różnicą ponad 35 punktów, czas w grze nie jest zatrzymywany. Ma to zapobiec, jakby można powiedzieć, dużym zdobyczom punktowym. Ma to zapobiec zdobywaniem dużej ilości punktów przez drużyny, które są zdecydowanie lepsze od tej drugiej. Stąd właśnie teraz czas w grze nie jest zatrzymywany. Jeżeli Kozłom Poznań uda się ten deficyt punktowy zmniejszyć do 34 punktów, czas znów będzie zatrzymywany. Jak na razie jest on puszczany bez zatrzymania. Na boisku formacje specjalne, piłka jest odkopnięta i będzie powrót z piłką. Mikołaj Cieśla szuka miejsca w środku boiska, przepychanki. Oj, chyba tutaj troszeczkę niektórym zawodnikom puściły wodze fantazji tego, co mogą, a czego nie mogą. Widzimy flagę na boisku. No jak wiadomo, oczywiście, tutaj już wspominałem, futbol amerykański to próba też udowodnienia, kto jest silniejszy. Czasami w wyniku tej próby jeszcze tutaj... Podczas akcji powrotnej po wykopie, holding w drużynie odbierającej. Karol jest połowa dystansu do pola punktowego. Pierwsza próba. Po tej akcji powrotnej Kozły Poznań zostają jeszcze cofnięte w wyniku kary holding. Tak jak wcześniej wspominałem, zawodnicy futbolu amerykańskiego do najgrzeczniejszych chłopców nie należą na boisku. I czasami w wyniku tego pojawiają się takie zachowania bliskie niesportowym zachowaniom. No ale to jest chleb powszedni dla futbolu amerykańskiego. A teraz akcja biegowa środkiem boiska. Zatrzymana. Udało się zdobyć 3 do 4 jardów. Druga próba. Zawodnicy Kozłów Poznań teraz ustawieni w tak zwanym hadlu, czyli mówiąc kolokwialnie, półkole wzajemnej adoracji, w której to rozgrywający wywołuje zagrywkę i przekazuje ją innym zawodnikom. Teraz już ustawieni na swoich pozycjach. Próba akcji, tylko jeszcze tam odrzucona próba, przechwyt! Próba upadła, jednak nie było przechwytu, także niekompletne podanie. Tutaj wiele szczęścia po stronie z Kozłów Poznań. Tam widzieliśmy, zawodnik od razu wykonał pompki za niezłapanie piłki, która była bardzo łatwa do przechwycenia. Karne pompki, karnych pompek nigdy za wiele. Na pewno to sprzyja rozbudowie własnej klatki piersiowej. A my wracamy do meczu. Trzecia próba, 6 jardów do przejścia. Tutaj nie jedna, nie dwie, nie trzy, a cztery flagi rzucone przez sędziów. Przed akcją. Fal start numer 79 atak. 5 jardów kary, powtarzamy trzecią próbę. I po raz pierwszy mecz dochodzi do kary fal start. Dochodzi do kary fal start, czyli ruchu zawodnika ofensywnego jeszcze przed snapem piłki. Snap to jest ta część akcji ofensywnej, kiedy zawodnik z linii ofensywnej oddaje ją do
jednego z zawodników ustawionych za nim. Jeżeli ktoś wcześniej, któryś z wcześniej zawodników na linii ruszy się, o tutaj mamy offside. No ewidentnie, offside, a może falsa, tak naprawdę jedyne co jestem w stanie powiedzieć to tutaj, że chyba dekoncentracja wkradła się w jedną i w drugą formację. Przed akcją, offside, numer 90 drużynie bramy. 5 yardów kary, wciąż trzecia próba. Że mieliśmy falsa, teraz mamy offside, jeden z zawodników defensywy przekroczył linię, jaką wyznacza piłka wzdłuż boiska. W efekcie znów jesteśmy w trzeciej próbie, a Kozły Poznań dzieli 7 yardów od zdobycia pierwszej próby. Numer 27 w drużynie obrony. 15 yardów kary z miejsca rozpoczęcia akcji, automatycznie pierwsza próba. W sumie sędzia główny już wytłumaczył mniej więcej o co chodzi w tej karze. Ja tylko dam się delikatnie w szczegóły. Kiedy w stronę zawodnika ofensywnego leci piłka i zawodnik defensywy nagminnie próbuje mu to przeszkodzić, właśnie odpychając go, popychając, ciągnąc, jest odwizdywany niedozwolony kontakt przy obiorze piłki. Także to tutaj to zaskutkowało pierwszą próbą na korzyść Kozłów Poznań. A teraz po przy akcji podaniowej bliski przechwytu jeden z zawodników Seahawks Gdynia. Mieli drugą próbę, 10 yardów do przejścia. Barczak w oczekiwaniu na piłkę. Akcja biegowa. Dalej na nogach jeden z biegaczy Kozłów Poznań i nie będzie miał już nikogo przed sobą. Świetna akcja biegowa. Touchdown Kozły Poznań. Długo, długo rodziła się ta akcja. Rezultatem są tego punkty po stronie Kozłów Poznań. Bardzo ładne i przytomne zachowanie biegacza. Biegacza Kozłów Poznań. I w ten sposób wynik zmienia się na 55-13 na dla Seahawks Gdynia dalej, ale Kozły Poznań będą jeszcze teraz przed próbą podwyższenia. Podwyższenie udane, także jeszcze jeden punkcik ląduje na konto Kozłów Poznań. Mamy 55-14. Koniec trzeciej kwarty. I tą fenomenalną akcją biegową Kozłów Poznań kończymy trzecią kwartę.